Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj haul zakupowy z Ikei. Mam też taką wielką torbę zakupów. Nie wiem, czy teraz widzicie, ale to jest ogromna. Już wokół mam rzeczy. No i pewnie ten film będzie długi, ale ciekawy, więc stać do końca. Byłam w Krakowie, byłam w Irlandii, więc wiedziałam, że od razu pojadę z rodziną do Ikei. No i zrobiliśmy ogromne zakupy. Tak samo byłam tutaj z Natalką, więc ją pozdrawiam, jak to ogląda. No i dobra, lecimy z filmem. Jeśli pamiętacie, łapce w górze, subskrypcja z dzwonku, być na bieżąco. To macie moje social media, to macie Instagrama amy.kret, wpadajcie tam i TikToka mycie.kropka. I mam teraz łzy w oczach, bo nie wiem, jakoś szczepię mnie w gardle, nie wiem, przez to, czy że się darłam na Hiperionie i na Zadrze. No chyba przez to, tak mi się chociaż wydaje. Ale dobra, przejdźmy do zakupów. No i ja powiem mnóstwo z tych rzeczy, więc będę wam pokazać wieki, ale postaram się jak najszybciej. No dobra, pierwszą rzeczą jest taki sztuczny kwiatek do łazienki. Moja mama sobie kupiła właśnie od razu z taką doniczką, można powiedzieć. O, tak się prezentuje, bardzo ładnie moim zdaniem. I następnie kupiłam sobie takie kratkowce do pokoju. O, proszę bardzo. Tak się prezentują. Bardzo je chciałam, więc stwierdziłam, że sobie kupię, bo one są takie mini i mi się mega podobają takie akurat. No jeśli mówimy o roślinach, to od razu wam powiem, też sobie wzięłam. Miałam sobie takie białe starczyki. O, tak się prezentują. Jeszcze one dopiero rosną, więc to będzie fajne, będę miała taką satysfakcję, jak one bardziej rosną. Ja myślę, taką doniczkę, bardzo ładnie taka. Następnie mam taką tacę, ja sobie wzięłam, żeby na przykład nosić śniadanie na dół albo na górę. Wiecie, na dół na przykład resztki śniadania, jak chcę po prostu znieść, nie? Jakieś talerz, coś. Następnie mam takie podkładki, to moje rodzice kupili sobie do salonu. Ładne, powiem wam szczerze, bardzo ładne, nawet nie widziałam, jak wyglądają, jak się prezentują. Ja z ich raz na 3, 4 podkładki, bardzo ładne. Dobra, musiałam się upewnić, czy nagrywam. Następnie mam taką matę, żeby po prostu antypoślizgową, żeby ich stare się ślizgało, to dalej, żeby się potłukły. Dobra, następnie mamy podkładki, się prezentują. Dobra, kupiliśmy tak samo ręczniczki, czy takie do łazienek, bo nasze się trochę niszczą, jakieś takie sierki były z nich, proszę powiedzieć. Następnie to jest taka, strasznie ciężko to nazwać, wkłada na przykład załóżmy w kuchni, tak się przymocowuje do ściany i wtedy, już wam pokazuję, co się daje. I tutaj mam takie doniczki, po prostu je się tak nakłada i tam na przykład może być bazylia, mięta, no takie przyprawy do kuchni. To jest właśnie bardzo fajne. Dobra, mamy kapcie na gości, kupiliśmy takie kapcie. O, proszę bardzo. Dobra, następnie mamy taką ramkę białą, zwykłą. Tutaj mamy, o, ja sobie kupiłam taki dywan do pokoju, ja nawet nie zapomniałam, jest bardzo ładny, taki chciałam, taki minutki. Nie jest mały i mi się wydaje, że będzie idealnie właśnie pasował do mojego pokoju, ale dam go chyba pod okno, żeby nie zajmował mi jakoś bardzo dużo tego pokoju. Dobra, położę go już nawet na ziemię. Moje rodzice kupili jakąś taką wycieraczkę, nie wiem na co, ale taka wycieraczka. I jeszcze kupili drugą wycieraczkę, która jest już pod domem, a taka podobna, tylko szara i taka duża. Moja też zakupiła takie manekina właśnie, takiego małego, zdrobnionego, nie wiem czy kojarzycie, a tylko po prostu, żeby na przykład ubierać mu ubrania z Barbie, tak Maja się to nazwała. Więc no, taki świecznik, i ładny. I tam od razu świeca, bardzo fajnie się prezentuje. O. Mam nadzieję ogólnie, że wszystko dobrze widzicie. Dobra, następnie mamy... To są chyba wieszaki, tak? To są wieszaki na ręczniczki i tak dalej. Dobra. Następnie mamy ogólnie wieszaki. O, przydadzą się. Nawet widziałam, że sobie wyrwa, ale przydadzą mi się. Dobra, kapcie, takie jak wcześniej. To jest taki pojemnik na przykład na śniadanie, żeby sobie wziąć do pracy. On jest szklany i po prostu jest lepszy od plastikowego, tylko żeby się nie stuknie, nie? Ale ogólnie bardzo fajny. I dość ciężki wam powiem, ale mój tato chciał sobie właśnie wziąć taki do pracy, żeby dać mi śniadanie czy coś, jakiś obiad. Następnie mamy przysiewacz do mąki. Moja mama go potrzebuje, bo po prostu nie miała. Kolejny, nie wiem czy tutaj dobrze się wymawia, ale chyba przyprawniki, jest mi z tym na sól, pieprz, no różne po prostu przyprawy. Takie zwykłe, czarne, bo tamte mam już stare. Dobra, tutaj mam taką suszę z malin.
czegoś i żeby pachniał na cały dom, wiecie co chodzi? Moja mama wzięła, bo jakoś tak miała ochotę. No bardzo ładnie pachną malinami, ja kocham maliny. Maliny truskawki to są, tak. Dobra. Następnie miałam serwetki zwykłe takie, przydały się kiedyś. Kolejna susza, taka sama. Mam takie na dwie. Co to jest? A, to właśnie serwetki. Taki, o. Tutaj mam mnóstwo ramek na zdjęcia. A takie zwykłe białe. Jaju, nie wiem gdzie to kłaść. Tutaj jeszcze mamy, o. Tutaj mamy tą obieraczkę. Choć nie mam taką w domu, nie wiem czy moi rodzice kupili drugą, ale mamy. Tutaj mamy drugą świecę. Tutaj kolejne wieszaki. I to tyle, to wszystko się znajdowało w tej torbie. A obok, jeszcze obok mamy dużo rzeczy. Mam taką, o Jezu, prawie mi to spadło. Taka wielka półka do mojego pokoju na ścianę. Półka, tak, półka, no. Taka. No naprawdę jest duża, taka jak prawie jak ja. No może nie prawie, ale jak się znam, to jest taka jak ja. Mam taką samą, dobra, stanę sobie. To już nie mojego pokoju, tylko tam rodzice gdzieś. Białą i czarną. Jezus, to jest takie wielkie. Dobra. Następnie mam taki pojemnik na worki na śmieci. O, tak się prezentuje, nie wiem jak to działa, ale chyba to się wkłada worek. Mamy kolejne dwie półki, tylko mniejsze. Właśnie ta jedna czarna będzie do mojego pokoju. I mam stolik, który nie wiem jak wam pokazać, ale będzie do pokoju nagrań, bo się przyda. Taki zwykły czarny stolik. Tak się prezentuje, nie wiem czy dobrze widzicie, ale no taki mały, dość jasno się udaje, duży. No i tyle koni, to tyle zakupów Ikei, a teraz wam pokażę, co dostałam ogólnie w Energy Dandy. Bo dostałam właśnie kilka rzeczy i stwierdziłam, że wam je pokażę. No i dobra. Mam takie, tu ja telefon na przykład do wody i to jest świetne, to chciałam kupić. Po prostu kłada się w telefonie i to nie przemoknie ani nic. Więc dla mnie naprawdę mega to jest akurat. Serio, świetne, bardzo. Od razu. Tutaj mamy. Nie mam tylko zwykłą ulotkę chyba, tak. Mapę mamy, o. Energy było tak świetnie. Ja nie będę się rozgadywać, bo wszystko będzie na vlogu. Chyba vlog już jest dodany właśnie po tym, kiedy ja wstawiam ten film. O, taki magnes. Energylandia Love Energy. O, fajne, fajne. Proszę bardzo. Następnie dostałam skarpetki oczywiście. Juhu. Tak się prezentują. Co ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze długopis i on się najbardziej przydoba. I tutaj mam jakiś album. O, album Energylandia 2020. A zobaczę. Tak, mam tu taki album, popatrzcie. Wszystko zapisane dalej. Fajnie, aż mnie nie zobaczę, ale bardzo ładne zdjęcie. Fajna, fajna. Dobra. I dostałam jeszcze pakiety takie, żeby sobie było zdjęcie tam od razu, ale jakby po prostu vouchery, ale jakby ja nie miałam trochę czasu. On ten. Kod do zdjęć online. Jakoś to ogarnę. Teraz to ogarnęłam, bo stwierdziłam, że zaraz przeczytam. No ale właśnie to tyle. Bardzo fajne zdjęcie. Dziękuję Energylandii. Było świetnie. Nie wiem inaczej opisać, byłam wszędzie na pierwszym rzędzie, więc mnie podziwiajcie, bo wow, to był totalny sztos. Byłam jeszcze właśnie na Hyperionie 5 razy pod rząd. I dobra, nic wam więcej nie będę zdradzać, ale zobaczcie film, gdzie to właśnie nagrałam. Bo jestem nadal w szoku, a właśnie wczoraj byłam w tej Energylandii. No dobra, kochani, to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwonek, aby być na bieżąco. To macie moje social media, wbijajcie. No dobra, pa, pa, do następnego filmu. Buziaki!